Przez większość czasu, jaki poświęcamy na naukę matematyki w szkole, mamy do czynienia z liczbami rzeczywistymi. Co to są liczby rzeczywiste? To są wszystkie liczby całkowite, takie jak 0, 1, również ujemne, minus 2, również wymierne, czyli ułamki, takie jak 1 trzecia, również niewymierne, takie jak pi czy e, i tak dalej. Właściwie można by sobie wyobrazić, że nic poza liczbami rzeczywistymi. Nie istnieje, że trudno wyobrazić sobie coś innego niż liczby rzeczywiste, jakieś inne liczby. Ale okazuje się, że można sobie coś takiego wymyślić. Powiedzmy, że chciałbym mieć liczbę, która podniesiona do kwadratu da minus 1. I tę liczbę nazwę i. Czyli i kwadrat ma być równe minus 1. No i wiemy, że cokolwiek by to nie było, to i, to na pewno nie będzie liczbą rzeczywistą, dlatego że żadna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie daje minus 1. Każda liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu daje liczbę nieujemną. No i takie liczby nazwiemy liczbami urojonymi. One mają taką nazwę, moim zdaniem ona nie jest do końca szczęśliwa, ale tak się nazywają liczby urojone. I to są wszystkie wielokrotności tego i, czyli na przykład i, na przykład minus i, 2i, pi razy i i tak dalej. Wszystkie wielokrotności rzeczywiste liczby i, przy czym i do kwadratu daje minus 1. I takie liczby nazywamy urojonymi. Czyli mamy jak gdyby dwa zbiory. Liczby rzeczywiste, liczby urojone. Możemy teraz na przykład chcieć dodać do siebie liczby z tych dwóch różnych światów i napisać na przykład, że pewna liczba z jest sumą. Na przykład 5 dodać 3i. No i możemy coś takiego napisać. 5 dodać 3i. Tutaj mamy liczbę rzeczywistą. Ja może to napiszę, że to jest liczba. Rzeczywista. Tutaj jest liczba rzeczywista. No a ta druga liczba jest tego drugiego świata. To jest liczba urojona. 3i to jest liczba urojona. No i taka suma liczby rzeczywistej i urojonej nazywa się liczbą zespoloną. Zespolona, czyli jak gdyby złączona z takich dwóch części. To jest liczba. Liczba zespolona, która jest sumą. Liczby rzeczywistej i liczby urojonej. No i tego dodawania nie da się już bardziej uprościć. Można to dodawanie tak napisać, ale to już jest ostateczny wynik. 5 plus 3i to jest pewna liczba zespolona. Dlatego, że ta liczba rzeczywista i ta liczba urojona, one leżą jak gdyby w różnych kierunkach i za chwilę sobie to zilustrujemy na płaszczyźnie. Dlatego, że co to są liczby zespolone? Jak można sobie zwizualizować, jak można je sobie wyobrażać? No wiemy, że liczby rzeczywiste. Wyobrażamy sobie jako taką oś liczbową. No to, tak jak mówiłem, liczby urojone leżą w innym kierunku, czyli tutaj dorysujemy sobie inny kierunek. I tutaj na tej pionowej osi będziemy mieli liczby urojone, na poziomej liczby rzeczywiste, a ta płaszczyzna to będzie płaszczyzna punktów, które będą reprezentowały liczby zespolone, które będą miały i część urojoną, i część rzeczywistą. No właśnie, no bo. Wprowadza się takie pojęcie, że mamy coś takiego jak część rzeczywista. Re od realis. I to jest w tym wypadku akurat dla tej liczby, którą tutaj napisałem, tej liczby z, to jest po prostu 5. No i wprowadza się takie pojęcie jak część urojona, imaginalis, i to jest w tym wypadku ta trójka. Ten współczynnik, który stoi przy i. Czyli część urojona. To jest ten współczynnik przy i, tutaj już nie ma i. Zwracam na to uwagę, bo to jest częsty błąd, że część urojona liczby zespolonej jest liczbą rzeczywistą. To jest tylko ten współczynnik przy i, ale tutaj już tego i nie piszemy. No dobrze, no to jak mogę teraz moją liczbę z zaznaczyć na, na tej płaszczyźnie? No ona ma część rzeczywistą równą 5, a część rzeczywistą ja będę reprezentował na tej osi poziomej, tutaj będzie część rzeczywista, a tutaj będzie część urojona na tej osi pionowej. Czyli moja liczba znajdzie się, tutaj ma 1, 2, 3, 4, 5. Gdzieś tutaj będzie. No a część urojona jest na 3, czyli na tej pionowej osi muszę 3 jednostki odłożyć. No i moja liczba na płaszczyźnie zespolonej, to się nazywa płaszczyzna zespolona, znajdzie się w tym miejscu. Może ja napiszę, że to jest płaszczyzna zespolona. Płaszczyzna. Zespolona. Tak jak liczby rzeczywiste reprezentujemy na osi rzeczywistej, no to liczby zespolone reprezentujemy na płaszczyźnie zespolonej. No może weźmy jakieś inne przykłady. Weźmy sobie inne liczby. Powiedzmy, że wezmę liczbę A, która ma będzie równa minus 2 plus i. Czyli możemy myśleć o tym jako o współrzędnych że ta część rzeczywista i część urojona to są jak gdyby dwie współrzędne na tej płaszczyźnie. Więc gdzie ta liczba a się znajdzie? No i współrzędna, ta pozioma, część rzeczywista jest tu na minus 2, czyli tutaj będę musiał teraz w lewo pójść, będzie minus 2 i plus i, czyli tutaj mamy tak jakby jedynkę. Czyli 1 to będzie tutaj. Czyli ta liczba na płaszczyźnie zespolonej znajdzie się w tym miejscu. No to weźmy sobie jeszcze na zakończenie ostatni przykład. Weźmy sobie liczbę b, która będzie równa 4 minus 3i. No i teraz część rzeczywista jest równa 4. 4 to jest tutaj. A część urojona jest równa minus 3. Czyli minus 3 to będzie tutaj. Więc ta liczba zespolona na płaszczyźnie znajdzie się w tym miejscu.